piątek. Zaczęłam nagrywać filmy z pozdrowieniami, z życzeniami dla moich widzów w środę, dwa dni temu. Trochę wtedy się źle czułam i myślałam, że nie zrobię podium i live'a. I tak zapowiedziałam na początku filmu, ale tak się rozweseliłam, rozchmurzyłam dzięki tym nagraniom, że postanowiłam w trakcie nagrywania, że przerwę nagrywanie tych życzeń, pozdrowień i zrobię jednak podium i live'a. Także zostawię w tym moim filmie tą zapowiedź, gdzie mówiłam, że live'a nie będzie i podium w środę, ale jednak się odbyło. Zresztą nie wiem jeszcze, co zrobię, czy zostawię tą zapowiedź, czy nie. Po prostu przesłucham to potem. Tak czy inaczej, na wszelki wypadek uprzedzam, że taka zapowiedź może być w filmie. A teraz dzisiaj jest godzina 19:15 i mam godzinę, żeby jeszcze ponagrywać trochę filmów dla Was, zmontować to, wrzucić na kanał YouTube, a potem to wytnę i Wam powysyłam, kochani widzowie. Także mam nadzieję, że sobie jakoś z tym poradzę, bo w tym momencie to jest bardzo ważne, bo dużo osób do mnie napisało, zamówiło filmy i muszę te filmy realizować. Tak samo jak dzisiaj na live'ie będę też do Was, kochani widzowie, dzwonić, więc możecie też zamawiać do mnie telefony, przypomnienia o telefonach do północy 19 stycznia, a potem drugi live jest w niedzielę. Dzisiaj jest piątek, za dwa dni w niedzielę, 21 stycznia też będę dzwonić do Was, kochani widzowie. Telefony można zamawiać przez cały dzień do północy, no ja potem do około pierwszej w nocy te telefony realizuję. Czasami jak ich jest mniej, no to szybciej, krócej to trwa, szybciej to robię. Także serdecznie zapraszam na mojego dzisiejszego live'a. A teraz wracam do mojego koncertu życzeń. To między 10 a 50 zł można taki film zamówić. 10 zł, 20, 30, 40, 50. I w zależności od tego, jaką kwotę możecie przeznaczyć na to, to ja po prostu zrobię film dłuższy lub krótszy. O, przepraszam, coś mi spadło. Zrobię film dłuższy lub krótszy. Każdy film ma tam montaż, muzykę, planszę tytułową. I będę Wam wysyłać te filmy na WhatsApp, najlepiej, jest dla mnie najwygodniej. Dla Was, czy tam dla Waszych znajomych te filmiki, ale też mogę wysyłać transferami różnymi do przesyłania plików. W mailu mogą one się nie zmieścić, bo mail ma chyba limit do 25 MB. A te filmy troszeczkę więcej czasami zajmują. Także polecam Wam, załóżcie sobie WhatsApp. No i żeby zamówić u mnie taki film z życzeniami, to wystarczy zrobić przelew na moje konto bankowe. Numer konta znajdziecie w tym filmie na końcu, jak również w opisie mojego kanału YouTube i wszędzie na moich profilach w social media. Robicie taki przelew, piszecie w tytule, co zamawiacie, czy film, czy telefon na live, czy może fanbox, czy może jakieś zdjęcie, jakieś powiększenia zdjęć, czy tam cokolwiek. Możecie wysłać pełną wartość mojej usługi, że tak powiem, lub zaliczkę. I tam trzeba wpisać kontakt w tytule przelewu do Was, gdzie będziemy się kontaktować. No i jak Wam jest wygodnie, czy to jest SMS, czy WhatsApp, czy Messenger, czy e-mail, czy na Discordzie. Chodzi o to, żeby w jednym miejscu wymieniać tą korespondencję. No dla mnie by było najlepiej na WhatsAppie, bo tam mogę wysyłać filmy.
Natomiast na Discordzie mam limit do 50 MB mogę wysyłać filmy. Także najlepszy jest WhatsApp, ale jeśli nie macie, to jakoś sobie poradzimy. Także zapraszam do współpracy, do zamawiania u mnie właśnie telefonów na live'ach, filmów z życzeniami, z pozdrowieniami, różnych zdjęć moich powiększeń lub w różnych formatach, fanboxów, czyli to jest taki pakiet zdjęć. Ewentualnie też robię sesje zdjęciowe, różne filmy na zamówienie, pomagam w organizacji imprez. Natomiast co jakiś czas organizuję spotkania z moimi widzami. Też spotykam się z widzami, którzy do mnie przychodzą pod mój dom. Umówieni lub nie, wtedy rozdaję bezpłatnie różne wizytówki, reklamówki. Można sobie zrobić ze mną selfie, nagrać TikToka. Nie pobieram za spotkania z widzami żadnych opłat. Przeciwnie, bardzo mi jest miło, cieszę się, jak ktoś się chce ze mną zobaczyć. Więc jeśli macie taką ochotę, to umawiajcie się ze mną na takie spotkania indywidualne czy grupowe. Myślę, że za jakiś czas będzie znowu jakieś spotkanie z widzami, tylko się zastanowię, gdzie, dlatego że w Krakowie, dlatego że na razie mamy koniec stycznia, no i jest zimno, więc w plenerze nie można zrobić żadnego pikniku. Szukam jakiegoś lokalu, restauracji, która by nam udostępniła salę, jakąś piwnicę, strych czy cokolwiek i tam można by zrobić takie spotkanie z widzami. Załatwię od moich sponsorów trochę jakiś poczęstunek, jakiś catering, jakiś alkohol, jakieś wino. No i będzie można sobie też przynieść ze sobą. Będziemy sobie robić filmy, nagrywać. Kto nie będzie chciał się filmować, fotografować, no to oczywiście można też być incognito. Ja się często spotykam z widzami, oni mówią, że nie chcą sobie ze mną robić zdjęć filmów tylko dla siebie. No to też oczywiście wszystko zależy od Was. Najważniejsze, żebyście Wy byli szczęśliwi, więc ja się dostosowuję. A teraz wracam szybciutko do tych moich nagrań, bo jest 7:20 już. Za 2 godziny już będę musiała szybko łączyć się na live'a o 21:00, powiedzmy 15:20. Tam mam już wszystko przygotowane, tylko włożę jakąś inną sukienkę i przejdę do nagrywania live'a. Także mam 2 godzinki, żeby te pozdrowienia, życzenia dla Was nagrać i ewentualnie zmontować. Pozdrowieniami lub kilka słów ode mnie dla moich kochanych widzów, którzy zamawiają u mnie filmy. Te filmy będę dodawać na moje profile w social media, Discord, Facebook, Instagram, Twitter, gdzie sobie życzycie, na pewno na kanał YouTube i będę je Wam wysyłać. Zmontowane wersje tylko dla Was z tymi pozdrowieniami. Jeżeli ktoś nie chce, żeby te filmy były pokazywane publicznie, będę je tylko wysyłać Wam pocztą prywatną. Także zachęcam do zamawiania takich filmów. Koncert życzeń Ela Gawin. Każdy film dla osoby, która zamawia, robię osobno, ale to jest wersja taka łączona na mój kanał YouTube, dlatego że obawiam się, że moich widzów mogłoby nie interesować. Ponad 20 tysięcy mam subskrypcji. Jakbym wrzucała po prostu pojedyncze filmy z życzeniami. A tak to po prostu będę nagrywać raz na parę dni, 2 razy w tygodniu te filmy.
czytam nawet co drugi dzień, czy codziennie. I będę Wam podawać linki, że sobie możecie oglądać na YouTube w takiej dłuższej całości. Prawdopodobnie dla siebie, z życzeniami, z pozdrowieniami. Niestety, Bartusiu, nie mogę się z Tobą skontaktować, ponieważ mail, który mi podałeś w tytule przelewu, zaczynający się od słów nabart, kropka, i dalej jakieś tam dane, nie chcę Twojego maila podawać publicznie, ten mail nie działa. Wysyłam Ci informację i dostaję wiadomość, że błędny adres. No i sprawdzałam kilka razy już tego maila. Poinformuję Cię w tytule przelewu, że tutaj właśnie na YouTube możesz znaleźć sobie ten film. Jeżeli podasz mi jeszcze raz jakiś kontakt do Ciebie, który będzie działał, to ja Ci ten filmik nagram. Drogi Bartusiu, domyślam się, że jesteś moim widzem i zamówiłeś film taki, który mogłabym Cię pozdrowić. Może nawet masz jakieś urodziny lub jakiś ważny okres w Twoim życiu teraz jest. Czy to dobre, czy złe chwile, bo z różnych powodów, kochani widzowie, się ze mną kontaktujecie. Także, drogi Bartusiu, serdecznie Cię pozdrawiam. Życzę dużo radości, zdrowia, spełnienia marzeń. Żebyś się uśmiechał, żebyś był zadowolony. No i mam nadzieję, że uda mi się zrealizować ten film i wysłać Ci. Serdecznie Cię zapraszam do Krakowa, tak jak zawsze podkreślam to w moich filmach. No i będzie mi niezmiernie miło, jeżeli wyślesz mi SMS-em, może jakieś swoje zdjęcie, może jakieś informacje o Tobie, bo zawsze bardzo mnie interesuje, kim są moi widzowie, czym się zajmują, gdzie mieszkają. Urodzinowymi dla swojej przyjaciółki Zosi Baran. Nie mam informacji tutaj w moich notatkach, które, Zosiu, obchodzisz urodziny, ale pewnie jesteś młodą osobą. W związku z tym życzę Ci wszystkiego najlepszego, wszystkiego dobrego, dużo radości, szczęścia, spełnienia marzeń, siły, odwagi, pasji w działaniu. Żebyś się nie martwiła niczym. Pamiętaj, zawsze przychodzi nowy dzień, można wszystko zacząć od nowa. W życiu piękne są co prawda tylko chwile, ale dla nich warto żyć i tych pięknych chwil jest dużo przed nami, więc życzę Ci, żeby wszystko dobrze się układało. Napiszcie mi, dziewczyny, które to urodziny, więcej szczegółów o Was, to jeszcze zrobię jakieś fajne filmiki dla Was. Tymczasem serdecznie pozdrawiam i zapraszam na mój kanał YouTube. Członkiem mojego serweru Discorda Gang Eli Gavin, fanklub Eli Gavin, i ma nick, nazwę na tym serwerze Książę Czaruś. Drogi Cezary, drogi Czarusiu, drogi Książę Czarusiu. Poprosiłeś o film z okazji Twoich urodzin, z tym, że nie chciałabym czegoś przekręcić, bo napisałeś lub mówiłeś mi, że są to 25 urodziny, które obchodzisz 25 stycznia. Ale boję się, że mogłam coś przekręcić, bo dziwny zbieg okoliczności, że akurat 25 urodziny obchodzisz 25 stycznia, aczkolwiek, no oczywiście może
Jest to możliwe. Jeżeli coś pomyliłam, to przepraszam. Bo ja się troszeczkę gubię w tych wiadomościach od Was. W każdym razie, drogi Czarusiu, z okazji Twoich urodzin życzę Ci spełnienia marzeń, dużo radości, szczęścia, optymizmu. Nie wiem, czym się zajmujesz, kim jesteś, w jakiej części Polski mieszkasz. Wiem tylko, że jesteś młodym chłopakiem, który ma 20 parę lat. I tak podejrzewam, że może masz jakieś problemy, zmartwienia, bo zaobserwowałam na moim serwerze Discorda, że czasami tam zamieszczasz trochę negatywne komentarze na mój temat. Więc mogę się domyślać, że coś cię trapi. Jednakże chciałam dodać, że ja się nie gniewam o to. Dziękuję za przelew, za zamówienie filmu. No i słuchaj, jeśli tam będziesz miał jakieś problemy, będziesz dostawał przerwy, czy może nawet jakieś bany na moim serwerze, to pisz do mnie w poczcie prywatnej, będę ci ściągać te przerwy czy jakieś ograniczenia, pod warunkiem, że obiecasz, że nie będziesz mi dokuczać. Natomiast z okazji Twoich urodzin życzę Ci naprawdę dużo radości, szczęścia, rozwiązania jakichś Twoich problemów, zmartwień, żebyś się nie martwił. I żebyś wykorzystywał swój czas do tego, żeby robić jakieś fajne, pozytywne rzeczy. Ja na przykład staram się nikomu nie dokuczać. Nie piszę żadnych skarg na ludzi, nikomu nie szkodzę. Bo szkoda mi jest czasu. Wolę coś zrobić fajnego, na przykład nagrać taki film, czy napisać fajny tekst, zrobić jakieś fajne zdjęcia, zrobić jakiś fajny film, zdjęcia, reklamy, cokolwiek. Napisać list do kogoś, czy może jakiś artykuł, czy może jakieś pismo. Natomiast z jakiegoś dokuczania czy z konfliktów nic nie wynika i tak naprawdę sami sobie robimy krzywdę, bo tracimy czas. Także ja muszę Wam powiedzieć, że ja jeszcze, drodzy widzowie, jeszcze nigdy tak celowo z premedytacją nikomu nie dokuczałam. Natomiast zdarza mi się tak reagować odruchowo, spontanicznie, ale na szczęście nie są to działania takie, które ja wykonuję przez wiele dni, tygodni czy miesięcy. Zdarzają mi się konflikty z ludźmi, jestem zła, ale na drugi dzień mi przechodzi, potem czasami gniew jeszcze wraca, ale staram się go tłumić. W każdym razie ja nikogo nie oceniam, także Czarusiu, nie chciałam się tutaj wymądrzać w tym filmie. Może się mylę co do Ciebie, tak czy inaczej, fajnie by było, gdybyś został moim fanem. Bo chyba jeszcze nim nie jesteś, ale słuchaj, wszystko przed nami. Przyjedź do Krakowa, poznamy się, pogadamy. Zapraszam. Słyska, która jest równocześnie moim widzem, zamówiła u mnie film dla swojej córeczki Gabrieli. Gabriela 18 stycznia skończyła 18 lat. I jutro, 20 stycznia w sobotę, ma imprezę urodzinową w Krakowie. Zaprasza swoich przyjaciół ze szkoły. Nawet nie wiem, czy przypadkiem nie dzisiaj jest ta impreza, ale chyba z tego, co pamiętam, to w sobotę. Droga Gabrielko, kończysz 18 lat i będziesz już dorosła, ale obawiam się, że jak długo będziesz uzależniona finansowo od rodziców, to i tak będziesz musiała robić to, czego oni od ciebie oczekują.
Jednakże jest to bardzo fajny wiek, całe życie przed Tobą. W związku z tym życzę Ci wszystkiego dobrego, spełnienia marzeń, radości, dostania się do wymarzonej szkoły, na jakąś uczelnię. Nie wiem, jakie masz plany swoje życiowe. Zdania matury. Nie wiem, czy już miałaś, czy będziesz miała. Jeśli już miałaś, no to do realizacji jakichś Twoich planów dalszej nauki, czy zawodowych. Życzę Ci, żebyś znalazła sobie jakiegoś fajnego chłopaka. Być może już masz. Życzę Ci, żebyś miała dużo przyjaciół, dużo koleżanek, kolegów, znajomych, przyjaciół. No i wszystkiego dobrego, zdrowia przede wszystkim, pogody ducha, nie martwienia się różnymi sytuacjami, bo dla takiej młodej dziewczyny jak Ty życie jest stresujące. Człowiek ma różne oczekiwania, takie młode osoby mają różne oczekiwania, marzenia, a potem w zderzeniu z rzeczywistością okazuje się, że jednak nie zawsze wszystko da się w życiu zrealizować, ale z czasem coraz więcej rozumiemy. Chociaż jak będziesz w moim wieku, a ja mam 53 lata, to wcale nie będziesz bardziej pogodniejsza czy mądrzejsza. Myślę, że takie młode osoby jak Ty są silniejsze i psychicznie, i fizycznie, i mają różne pasje, marzenia, i są spontaniczne, mają dużo siły, energii i tego Ci bardzo zazdroszczę. W związku z tym życzę Ci, jak będziesz w moim wieku, żebyś nadal zachowała taką młodzieńczą radość życia, carpe diem, hedonizm, czyli cieszenie się każdą chwilą. I żebyś miała w sobie dużo wiary co do swojej przyszłości. Jeszcze chciałam dodać, że Twoja mama chciała mnie zatrudnić jako fotografa na Twojej imprezie. Miałabyś jako gościa znaną youtuberkę. Znaną. I jeszcze miałam robić zdjęcia dla Ciebie. Ale ja oczywiście rozumiem, że osoby w Twoim wieku to wolą sobie robić jakieś nagrania telefonami, TikToki, filmiki, zdjęcia, a nie niepotrzebny im jest jakiś fotograf. Jednakże jakbyś kiedyś chciała jakieś ładne portretowe zdjęcia, to zapraszam tak po prostu indywidualnie. Nawet szkoda, trochę żałuję, że nie idę na te urodziny. Fajnie bym się bawiła, zjadłabym trochę tortu. Dostałabym lampkę wina i byłoby ciekawie. No ale oczywiście wszystko przed nami, więc możemy jeszcze to nadrobić. Także tymczasem zapraszam Cię na mój kanał YouTube i Twoich znajomych, pooglądaj sobie. Może jeszcze będzie okazja, że kiedyś będę gościem na jakiejś Twojej imprezie, może na ślubie, ale to chyba jeszcze nie teraz. Także pozdrawiam serdecznie Ciebie i Twoją mamusię Kasię. I przepraszam, że nagrywam ten film dzisiaj, a nie wcześniej. No, miałam bardzo trudny tydzień, o czym opowiadałam na live'ach i piszę w social media. Natomiast jakoś postaram się zrekompensować Wam to i coś jeszcze wymyślimy w ramach Twoich urodzin. Także tymczasem pozdrawiam z Krakowa. Kasiu, może się jutro zobaczymy, pójdziemy na jakąś kawę, na jakiś spacer, albo pojutrze, jeśli jeszcze zostaniesz w Krakowie. Mówię teraz do mamy Gabrieli. Jeśli miałabyś ochotę, no to wyślij mi jutro SMS-a. Nie zawsze odbieram telefony, ale na wiadomości różne SMS-y, wiadomości tam na Messengerze, WhatsApp, maile, na Discordzie, na wszystkie wiadomości reaguję. Pa!
droga Zosiu, Amelia do mnie niedawno napisała i zamówiła dla ciebie film urodzinowy. Nie wiem, kiedy są te urodziny, nie wiem, ile kończysz lat, nie wiem, czy jesteś moim widzem, czy mnie oglądasz, czy mnie lubisz, z jakiej części Polski pochodzisz. Mam nadzieję, że w jakimś SMS-ie mi prześlesz te informacje. Mój telefon 501-926-721. Też na końcu filmu jest i w opisie mojego kanału YouTube. Droga Zosiu, wyślij mi jakieś swoje zdjęcie, które to były urodziny. Czy się nie spóźniłam z tym nagraniem? Tymczasem, drogie dziewczyny, serdecznie Was pozdrawiam. Życzę wszystkiego dobrego i przede wszystkim Tobie, Zosiu, dużo radości, dużo szczęścia, spełnienia marzeń, dobrego humoru, realizacji Twoich planów, celi, właśnie marzeń z okazji Twoich urodzin. Urodziny to jest właśnie taki moment, trochę jak Nowy Rok, trochę jak święta, że można sobie postanowić jakieś, wymyśleć jakieś nowe działania. Można odkreślić wszystko grubą kreską i zacząć życie od nowa, także wykorzystaj swoją datę urodzin właśnie do tego, żeby trochę się zastanowić nad swoim życiem, bo ileś tam lat temu przyszłaś na świat jako taki malutki dzidziuś i każdy dzień przynosił nowe wydarzenia, rosłaś, dojrzewałaś. Pewnie całe życie przed tobą, bo podejrzewam, że jesteś młodą osobą, aczkolwiek takich informacji nie mam do końca. Ale nawet gdybyś była w moim wieku, to też jesteś młodą osobą, bo ja się też za młodą osobę uważam. Także, kochanie, dużo szczęścia, pomyślności, spełnienia marzeń. Wszystkiego dobrego, ubieraj się ciepło, bo mrozy w Polsce, śnieg. A tu dopiero koniec stycznia, jeszcze przed nami luty, żeby skończyła się zima. Także jeszcze ponad miesiąc zimy mamy, musimy jakoś ten okres przetrwać, a potem będzie wiosna, lato i znowu będzie fajnie, przyjemnie i ciepło i słonecznie. Kolegi Kamila. Drogi Kamilu, życzę Ci wszystkiego dobrego, dużo radości, szczęścia z okazji Twoich urodzin. Nie mam tutaj informacji, w każdym razie nie dotarłam do nich, które to urodziny, czym się zajmujesz na co dzień, właśnie ile masz lat, w której części Polski mieszkasz. Wyślij mi SMS-a z tymi informacjami. Tymczasem życzę Ci wszystkiego dobrego, spełnienia marzeń, radości, wytrwałości, odwagi, dobrego humoru na następne dni, tygodnie i miesiące, a nawet lata. Ale może za rok znowu będę Ci nagrywać film, więc ograniczmy się tylko do najbliższego roku. Także serdecznie Was pozdrawiam oboje. I zapraszam do Krakowa. Ja sobie wyłożę na chwileczkę okulary. Paulinka prosiła, żebym zaśpiewała piosenkę Fagaty, Bandycka jazda. Ale słuchajcie, nie przygotowałam się, nie znam tej piosenki. I tak z tym śpiewaniem to też mi idzie tak sobie. Ale jak już bardzo chcecie, żebym coś zaśpiewała, to mogę zaśpiewać 100 lat. Tylko nie wiem, czy znam słowa. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam.
Jeszcze raz, jeszcze raz, niech żyje, żyje nam. A kto Kamil? Tra la la. No chyba ładnie. Jeszcze z podkładem muzycznym byłoby lepiej. Także dobra, nie każcie mi śpiewać, bo ja oczywiście mogę, tak, mogę. Nawiasem mówiąc, przesłucham sobie tą piosenkę. Może na live'a ona będzie fajna. I zobaczymy, jak to będzie dalej. Także może nawet w zasadzie to mogę śpiewać te piosenki, tylko nie znam tego po prostu. I boję się, że mogłabym nie zaśpiewać ładnie. No 100 lat znam. Więc myślę, że się nie będziecie gniewać. Pozdrawiam Was serdecznie. Zapraszam do Krakowa. Napiszcie do mnie SMS-a, wyślijcie mi swoje zdjęcia, napiszcie coś o sobie. Pa, pa. Film od Mateusza dla Kuby Miklasa. Drogi Kubusiu, Mateusz cię serdecznie pozdrawia i prosił, żebym powiedziała w jego imieniu i swoim, że fajnie, że jeździsz sitem. Nie wiem dokładnie, jak się wymawia nazwę tego samochodu, ale pisze się Seat. Nie wiem, czy to jest jakiś porządny samochód, czy nie, bo ja się nie znam na samochodach, ale jak jest jakiś fajny, to przyjedźcie kiedyś. Chłopaki, do Krakowa, pojeździmy sobie po okolicach, ewentualnie wyskoczymy gdzieś do Zakopanego, może na Termy, może na Kasprowy Wierch, porobimy sobie zdjęcia i weźcie ten swój samochodzik, zobaczę, czy on się do czegoś nadaje, czy nie. Ja się staram w tych moich filmach, bo dzisiaj hurtem je realizuję, za każdym razem coś innego powiedzieć dla tych moich kochanych widzów, dla których te filmy są zamawiane. Czasami ktoś zamawia dla kolegi, koleżanki, czasami dla siebie. Dlatego bardzo mi się przydają informacje o Was, bo potem wtedy zawsze mogę coś zażartować, coś powiedzieć w takim filmie. I on jest taki bardziej wtedy osobisty, personalny i sprawia Wam więcej radości. Także chłopcy, jeżeli Was poznam, wyślijcie mi jakieś swoje zdjęcia, to znowu dla Was coś ponagrywam, a jeśli nie, no to może będzie okazja, że się poznamy, albo chociaż porozmawiamy przez telefon, będzie bardzo fajnie. Natomiast chcę jeszcze dodać, że jeżeli mnie oglądacie i mi dopingujecie w moich sprawach, to jest mi niezmiernie miło, chociaż zdarza się, że ktoś też zamawia takie filmy z życzeniami i pozdrowieniami, a wcale mnie nie lubi, tylko na przykład jest moim hejterem, ale YouTuberce są potrzebni zarówno fani, jak i antyfani, także bez względu na to, czy mnie lubicie, czy nie, to i tak dziękuję bardzo za zamówienie tego filmu, za symboliczny przelew bankowy i pozdrawiam Was z Krakowa i mam nadzieję, czekam na jakąś wiadomość SMS-em lub na WhatsAppie na Wasz temat, bo troszeczkę mało mam informacji, kim jesteście, a zawsze mnie to bardzo interesuje. Kochani widzowie, jestem z siebie bardzo zadowolona. Już 11 filmów z życzeniami, z pozdrowieniami nagrałam. I jeszcze mam kilka filmów, w sumie tych filmów mam 17, także w tej chwili będę nagrywać 12 filmik. I trochę źle zrobiłam, że nie podawałam od razu tych numerów, bo teraz się tak zastanawiam, jak ja oznaczę osobom, które te filmy zamawiają, w której części filmu jest dla nich wypowiedź, bo ten koncert życzeń chcę wgrać na mój kanał jako całość. Tam będzie trwał być może godzinę. Natomiast albo może podzielę to właśnie na dwie części, jeśli będzie za długi.
Także od tej pory będę mówić, który filmik nagrywam. Jeżeli ktoś dzisiaj mi zamówił jakiś film, to ja się realizacją zajmę jutro, bo już teraz, kiedy nagrywam i wcześniej miałam różne załatwienia, to już nie sprawdzałam, czy są nowe zamówienia. Jestem przekonana, że jak oglądniecie te nagrania, to zamówicie kolejne filmiki, kochani. Także będę podawać numery. I jeszcze taka jest ważna informacja, bo się troszeczkę zamyśliłam, przepraszam. Jest godzina już 20, 19 stycznia. Ja o 21:30 mam live'a, także jeszcze pół godzinki mi zajmie nagranie tutaj kilku tych życzeń, bo czołówkę i takie przebitki to już mam porobione. Zmontuję to, nie zajmie mi to długo i wrzucę ten film na kanał. Bardzo mi zależy, żeby on trafił przed moim live'em. No i 21:15 muszę się przygotowywać, także za godzinę i 15 minut do live'a, tak żeby się nie spóźnić za dużo. I dzisiaj będę robić live'a. Także takie są plany. Mam nadzieję, że się wszystko uda, że nic nie poplątałam z tym nagraniem. Właściwie fryzurę, makijaż na live'a już mam zrobiony, tylko włożę sobie jakąś inną sukienkę. Ale też czarną, ponieważ w czarnych strojach najlepiej się czuję. Ale w tej sukience występowałam w środę na live i podium. Także wymyślę sobie na pewno jakiś inny strój. Zobaczę, a może włożę nawet czerwoną. Najbardziej lubię właśnie takie kolory czarny, czerwony, różowy, fioletowy, bordowy, brązowy, ewentualnie zielony, bo pasuje do moich oczu. Ładnie mi jest w białym, tak na co dzień to nie chodzę na biało. Raczej tam białe, kolorowe rzeczy to na lato i ewentualnie do strojów sportowych używam. Dobrze, no to ja wracam do nagrywania tych filmików. Rozkręciłam się, humor mam dobry. Może sobie tylko papierosa wypalę przed następnymi nagraniami, ale dobrze mi idzie, oby tylko nie przyjechała po mnie policja, pogotowie ratunkowe, oddziały specjalne, ABW, czy ktoś inny, bo wtedy ani tego nie nagram, ani nie zmontuję, jeszcze zabiorą mi telefony i w ogóle się nie zobaczymy. Mam takie lęki chwilami, ale w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Aniele, stróżu, Boże mój, Ty zawsze przy mnie stój, rano, wieczór, we dnie, w nocy, bądź mi zawsze ku pomocy. Strzeż duszy i ciała mego i żywota wiecznego. Amen. Słuchajcie, tak mi bardzo zależy, żeby ten film zrobić, a wiem, że ludzie zrobią wszystko, żebym go nie zrobiła i żeby live się nie odbył. Także musiałam się pomodlić do anioła stróża, bo anioł stróż mi bardzo pomaga. Chociaż ja nie do końca wierzę w istnienie Boga. Z drugiej strony nie można wykluczyć, że go nie ma. Jestem z rodziny katolickiej, czasami się modlę. Chciałam dodać, że no dzisiaj był dzień bardzo ciężki dla mnie, ponieważ moja mama jest ciężko chora. Przejęła się niepotrzebnie i powiedziałam o wydarzeniach z początku tygodnia. Byłam w sądzie rodzinnym. Różne mnie tam przykroci spotkały. Moja mama się strasznie rozchorowała przez to, ze stresu. Zresztą ja się też nie czuję dobrze. A wyobraźcie sobie, że dzisiaj hejterzy, dzisiaj jest piątek, 19 stycznia. Dzisiaj hejterzy sobie wymyślili, zamieścił ktoś po południu ogłoszenie na stronie sprzedaje.pl czy sprzedajemy.pl czy jakiejś takiej podobnej, że Skoda Fabia do sprzedania, tam 10-letnia, przebieg 40 tysięcy kilometrów za 1000 zł i podano mój numer telefonu. I wyobraźcie sobie, że od godziny 14 czy tam 15 cały czas ten drugi telefon dzwonił non-stop do mnie. W tym momencie, żebym mogła nagrywać ten film, to musiałam wyciszyć jeden i drugi telefon.
W związku z tym, jeżeli moja mama teraz potrzebuje jakiejś pomocy, to się do mnie nie dodzwoni. No bo nie dałabym rady przebrnąć przez to nagranie, bo cały czas by mi coś dzwoniło. Także słuchajcie, ja was bardzo proszę, drodzy antyfani, nie dokuczajcie mi naprawdę, bo już mi jest bardzo ciężko. Wydaje mi się, że to się da ustalić, kto zamieścił takie ogłoszenie. Ja postanowiłam, że ja będę od stycznia wszystkie takie sytuacje zgłaszać. Także ktoś, kto naraził, już tyle osób dzwoniło, około 40 osób w sprawie tego samochodu, straciło czas i ja, no to trzeba będzie wystąpić wspólnie z tymi osobami o jakieś odszkodowanie od osoby, która wprowadza w błąd złośliwie. No na przykład 3000 zł odszkodowania. I ja się podzielę z osobami poszkodowanymi. Także będę to robić. O, teraz bym wstała, bo tam na stole mam kodeks postępowania cywilnego. A zresztą dobra, zaraz go przyniosę. Ja mam kilka takich prawniczych książek. Kodeks postępowania cywilnego. I słuchajcie, tylko to już mam od wielu lat. Kochani fani i antyfani, będę walczyć, żeby usuwać skutki internetowego hejtu, bo mam już dosyć tego dokuczania. Także właśnie w takim postępowaniu cywilnym, w takim kodeksie można sobie przeczytać, jak złożyć do sądu pozew o odszkodowanie w trybie postępowania cywilnego. I ktoś, kto dzisiaj zamieścił to ogłoszenie, napisze na policję, żeby ustaliła jego adres i złoży taki pozew. W związku z tym, że ja dzisiaj przez ten tylko żarcik nie mogę w ogóle cały dzień odbierać telefonów różnych ważnych, na które czekam. A ja jestem przedsiębiorcą, mam działalność gospodarczą i tracę pieniądze przez takie sytuacje. Ale dobrze, ja sobie teraz wypalę papierosa i wracam do moich życzeń, bo czas strasznie szybko płynie przed tym lawem, już mam niedużo czasu, ale dobrze mi idzie, więc za niedługo jeszcze nagram kolejne życzenia, a ten koncert życzeń to ma taki charakter, że tu z jednej strony składam te życzenia, sobie to potem potnę, ale jakieś też informacje o mnie, więc także to ma taką formę też takiego wideoblogu. Mam nadzieję, że się nie gniewacie. Od Ali i Agatki dla Ady z okazji jej 17 urodzin. Jeszcze sobie sprawdzę na wszelki wypadek, czy czegoś nie pomyliłam. To jest 12 film, który już dzisiaj nagrywam od środy. Tak, od Ali i Agatki dla Ady z okazji jej 17 urodzin. Także droga Adusiu, życzę ci wszystkiego dobrego z okazji twoich 17 urodzin, spełnienia marzeń, radości, szczęścia, pomyślności. Siedemnaste urodziny to bardzo młody wiek, także tak jak mówiłam w przypadku innych moich widzów, takich nastolatków, życzę ci wytrwałości, jeśli jesteś moim widzem, to jest mi niezmiernie miło, chociaż tak naprawdę to, co nagrywam, to jest raczej przeznaczone dla starszej widowni, tak czy inaczej,
dużo szczęścia, pomyślności, spełnienia marzeń. Sukcesów w zdobywaniu wykształcenia, sukcesów w znalezieniu fajnej pracy i ułożenia sobie życia, bo my kobiety najbardziej marzymy o tym, żeby do czegoś w życiu dojść, mieć fajny zawód, znaleźć w życiu przyjaźń, miłość, założyć rodzinę. Ty jeszcze jesteś młoda, także o tym nie myślisz, ale kiedyś na pewno będziesz o tym myśleć, także życzę ci wszystkiego dobrego. Kończysz dopiero 17 lat, całe życie przed tobą. Ja już nawet nie pamiętam dokładnie, jak to było, jak miałam 17 lat. Ale wtedy człowiek ma dużo energii, pasji, siły, dużo marzeń. Także życzę ci, żeby ten nastrój, taka postawa spontaniczna, młodzieńcza zawsze ci towarzyszyła. I kochane dziewczyny, serdecznie was pozdrawiam z Krakowa, zapraszam was do mnie. Wyślijcie jakieś informacje na swój temat, swoje zdjęcia, kim jesteście, gdzie mieszkacie. Chętnie się z wami zaprzyjaźnię. Będzie mi niezmiernie miło. Oczywiście gwarantuję wam i wszystkim osobom, dla których nagrywam filmy, czy do których dzwonię w czasie live'ów, że żadnych waszych numerów telefonów, maili, nazwisk, ani informacji o was, czy zdjęć nie ujawnię. Także możecie być pewne. Natomiast dziękuję bardzo za to zamówienie, za ten film. I serdecznie was, dziewczynki, pozdrawiam i całuję. Dużo dobrego z okazji nowego roku, siły w przetrzymaniu zimy, radości z nadchodzącej wiosny już nie za jakiś czas i dobrego humoru. Życzenia urodzinowe dla Macia Kreli od Marka. Droga Macia Krelko, dużo radości, szczęścia, spełnienia marzeń, radości i pomyślności. Twój przyjaciel Marek podał mi takie informacje, że studiujesz medycynę, fascynujesz się czarodziejką z Merkurego, uwielbiasz kitki i najbardziej chcesz mieć spokój. I prosił, żebym ci życzyła 100 lat. W związku z czym życzę 100 lat, wszystkiego dobrego, dużo radości, szczęścia. Odwiedźcie mnie, Mareczku i Macia Krylko, Makrelko w Krakowie. Wyślijcie mi SMS-ami wasze zdjęcia, napiszcie coś więcej. Czy się nie spóźniłam z tymi życzeniami? Kiedy te urodziny są? Jeśli dopiero będą, no to chętnie przyjadę na jakąś imprezkę urodzinową, może się zmobilizuję. A jeśli nie, no to zapraszam do Krakowa jakoś tam później. I serdecznie was pozdrawiam. Dużo szczęścia, dużo radości. Dobrego humoru, optymizmu. Pasji, energii. Siły do tego, żeby przeżyć każdy następny dzień. Z tym, że wy jesteście młodzi prawdopodobnie i nie potrzebujecie siły bardziej ja. Tak więc życzę, żeby cały następny rok, zwłaszcza, że mamy dopiero styczeń, żeby cały ten rok 2024 był dla was udany i szczęśliwy.
film zamówiony przez Martę. Życzenia urodzinowe dla Gabrieli Dobrowolskiej. I jeszcze miałam dodać, że są to życzenia z okazji Dnia Babci. Z tym, że prawdę mówiąc, jeszcze tego Dnia Babci nie było. Nie pamiętam, kiedy on wypada. Ale chyba dużo później. Tak czy inaczej, pani Gabrielko, nie wiem, czy pani jest moim widzem. Jeśli tak, i Martusia, pani wnuczka, prawdopodobnie, to jest mi bardzo miło, że mnie oglądacie. Postaram się, żeby moje filmy były ciekawe, wartościowe. Live'y, filmy, zdjęcia, różnego rodzaju reklamy, które tworzę, oraz teksty. I chciałabym dodawać otuchy i siły do działania różnym osobom, które mnie oglądają. Z tych rzeczy wnioskuję, że to wnuczka zamówiła film dla babci, ale może coś źle zrozumiałam. Jednakże bardzo się cieszę, że takie sytuacje są, że kilka pokoleń jednej rodziny mnie ogląda. Jest to niezmiernie miłe. Zapraszam obydwie panie do Krakowa. Serdecznie pozdrawiam. Życzę dużo radości, ciepłych, słonecznych dni, pięknej zimy, słonecznej wiosny i lata i pięknej, słonecznej jesieni. Serdecznie pozdrawiam. Wyślijcie mi jakieś informacje na wasz temat SMS-em. Będzie mi niezmiernie miło. Chętnie was poznam. Pozdrawiam. Pani Justyna zamówiła u mnie film urodzinowy dla swojej córeczki Ady, Adusi, z okazji jej 15 urodzin. I prosiła, żebym przekazała, że te życzenia, pozdrowienia są od mamy, ale też od taty, czyli od pani Justyny i od pana Jacka. Dla Ady, Adusi, z okazji 15 urodzin. Droga Adusiu, nie wiem, czy mnie oglądasz moje live i filmy, bo to jest troszeczkę taki materiał dla dorosłych, ale jeśli mnie oglądasz, to jest mi niezmiernie miło. Postaram się, żeby to, co nagrywam, było ciekawe dla osób w różnym wieku, nie tylko osób w moim wieku, ale też właśnie młodszych. Jeżeli mnie oglądasz, jest mi niezmiernie miło. Jeżeli twoi rodzice mnie oglądają tak samo, serdecznie was pozdrawiam. 15 urodziny. Życzę powodzenia w szkole, bo pewnie się jeszcze uczysz, Adusiu. Życzę ci radości, pomyślności, pięknych różnych kreacji, strojów, dużo znajomych, przyjaciół, żebyś się zakochała może w kimś. Żebyś zdobyła wykształcenie, fajny zawód, założyła rodzinę, jeśli chcesz, znalazła jakiegoś fajnego chłopaka, może już masz. Także naprawdę wszystkiego najlepszego z okazji urodzin i serdecznie pozdrawiam twoją mamę i tatę, zwłaszcza twoją mamę, która zamówiła u mnie ten film. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że się kiedyś zobaczymy.
dla Zuzi kuzynki Aleksandry. Droga Zuziu, kochana Zuziu, twoja kuzynka Ola Aleksandra kilka dni temu zamówiła u mnie film, w którym życzyła ci udanego egzaminu na prawo jazdy. Ten egzamin już za tobą, ale mam nadzieję, że wszystko się udało. A jeśli nie, to nic się nie martw, bo zawsze można jeszcze przecież próbować dalej. Ja swój egzamin na prawo jazdy zdałam, co prawda od razu, ale długo trwało przygotowywanie się. Nie mogłam się przemóc, chyba ze 2 lata. I jak był egzamin teoretyczny, to nie poszłam, bo się wystraszyłam, stwierdziłam, że nie jestem przygotowana. Straciłam termin, za który zapłaciłam, potem musiałam zapłacić jeszcze raz. To było głupie z mojej strony, bo najwyżej mogłam później nie zdać. Także to wszystko nie jest takie proste z tym prawem jazdy. Mam nadzieję, że ci się wszystko udało, że będziesz dobrym kierowcą. Na początku, pierwszy rok, dwa jeżdżenia samochodem, czy nawet 3-4 lata, to jest takie zdobywanie umiejętności. Także nie jeździ nigdzie daleko, nie szarżuj. Raczej jakieś takie krótkie dystanse, no bo chodzi o to, żeby się oswoić z tym samochodem. A potem stopniowo będziesz jeździć coraz więcej i więcej. Także mam nadzieję, że ten egzamin ci się udał, że wszystko dobrze poszło. Jeśli by się coś nie udało, to się nie przejmuj, bo dużo osób też z tymi sobie egzaminami nie radzi, ale zobacz, ile samochodów jeździ po ulicach, także praktycznie wszyscy, większość z tych, którzy podchodzą do tych egzaminów, w końcu je zdają. Ja jestem przekonana, że tobie się wszystko udało. Coś tak mi intuicja podpowiada, więc cieszę się z twojego sukcesu. Napisz do mnie SMS-a, jak sprawy wyglądają, jeśli mogę w czymś pomóc, czymś tam cię wesprzeć, wysłać jakieś materiały, czy udzielić jakiejś konsultacji na temat prowadzenia samochodu i jakiegoś serwisu samochodu, to jestem do usług. Także pozdrawiam serdecznie was, dziewczyny. Dziękuję bardzo za zamówienie tego filmu. Wszystkiego dobrego. Patryk zamówił u mnie film dla Marty Ruszkiewicz, jego przyjaciółki. I prosił, żebym cię, droga Marto, kochana Martusiu, pozdrowiła i wsparła, bo przeżywasz trudny okres w życiu. Słuchaj, nic się nie przejmuj, dlatego że każdy jakiś tam trudny okresy w życiu przeżywa. Jak wiele osób, które ogląda mnie, wiedzą o tym, że też przeżywam trudny okres w życiu. Słuchaj, w życiu jest tak, że rzadko kiedy życie idzie jedną linią. Rzadko kiedy źle się nam wiedzie i potem jest lepiej. Albo dobrze się nam wiedzie i potem jest gorzej. Przeważnie życie układa się tak, że raz jest lepiej, raz jest gorzej, raz jest lepiej, raz jest gorzej. Oczywiście z różną częstotliwością. Także ja ci mogę ze swojego doświadczenia powiedzieć, że ja w swoim życiu miałam dużo trudnych momentów, trudnych chwil, już będąc nawet małym dzieckiem. O czym dzisiaj nie chcę mówić, kiedyś o tym opowiem. Pierwsza taka moja trauma, bardzo trudny okres w moim życiu, zaczął się jak miałam 7 lat i trwał właściwie do 18 roku życia. Potem trochę doszłam do siebie, ale jak się dostałam na studia, to znowu zaczęłam przeżywać
dużo ilość obowiązków, studia, stres, sesje egzaminacyjne i nie bardzo sobie poradziłam w ogóle z tym stresem. Zarówno liceum, jak i studia to był dla mnie bardzo ciężki okres, bo byłam ambitna, chciałam mieć dobre oceny i było bardzo trudno je uzyskać. Potem znowu, jak skończyłam studia, no to co najmniej 5 lat dochodziłam do siebie i próbowałam zacząć dorosłe życie. Nie za bardzo wiedziałam, kim chcę być w życiu. I to mi zajęło następne 10 lat, żeby się zastanowić, do czego tak naprawdę mam talent, co tak naprawdę chcę robić, jak chcę, żeby wyglądało moje życie. Potem wyszłam za mąż. Najpierw założyłam firmę i dosyć fajnie to wszystko się układało. Wyszłam za mąż, urodziłam dziecko. Niestety przyszło rozstanie z byłym mężem i znowu bardzo ciężki okres w moim życiu. Przez kilka lat nie mogłam dojść do siebie. Gdy moja córka poszła do szkoły podstawowej, zaczęłam jako youtuberka, blogerka działać. Wydawało się, że będzie dobrze już, że będzie poprawa. Okazało się, że bycie influencerem stało się przekleństwem mojego życia, bo przysporzyło mi bardzo dużo problemów. I mam za sobą teraz bardzo ciężkie 2 lata, albo 3. I myślę, że to jest teraz taki moment, żeby teraz już było lepiej. Bo to jest niemożliwe, żeby ciągle było źle. Także słuchaj, ja myślę, że w moim życiu wszystko się poukłada. Ale do tego trzeba walczyć, trzeba chcieć, trzeba się starać. Pamiętaj o tym. Także nie poddawaj się. Działaj. Myśl pozytywnie. Ja też będę myśleć o tobie, żeby się wszystko udało. I daj sobie szansę, żeby twoje problemy się rozwiązały. Ale musisz w tym uczestniczyć, bo nikt twojego życia nie przeżyje za ciebie. Nikt pewnych rzeczy za ciebie nie zrobi. Także to, czy się nam w życiu wiedzie, czy nie, to w dużej mierze zależy od nas samych. Oczywiście życiem kieruje. Niektórzy wierzą, że los, przeznaczenie. Życiem kieruje przypadek. Życiem kieruje jeszcze coś innego, nieodgadnionego. Tak naprawdę nie wiemy, czy nasze losy są gdzieś tam zapisane w gwiazdach, czy to po prostu jest tylko taki zbieg zdarzeń. Ale jest pewne, że człowiek ma świadomość, umysł, intuicję i może bardzo dużo sam osiągnąć, bardzo dużo. Popatrz na różnych alpinistów, himalaistów, planują wyprawy, zdobywanie szczytów górskich zimą, najwyższych na świecie, i udaje im się to. Chociaż na przykład ja przez ostatnie miesiące jestem w takim stanie, że ja w ogóle nie daję rady chodzić na te swoje spacery na skałki Twardowskiego, a co dopiero zdobywać Mont Everest czy jakieś inne góry. Ale człowiek naprawdę może bardzo dużo osiągnąć, tylko trzeba dbać o siebie, wierzyć w to, mieć pasję, siłę, odwagę i nie zniechęcać się trudnościami. Przeważnie zawsze, gdy się staramy, to potem procentuje, więc życzę ci, żebyś się starała, żebyś się nie poddawała i żeby wszystko w twoim życiu się udało. Kochani widzowie, to wszystko na dzisiaj. Teraz szybciutko montuję ten film, wrzucam na kanał YouTube i włączam mojego live'a. Dzisiaj jest piątek, 19 stycznia.
2024 rok. Jutro pomontuję te filmiki i Wam powysyłam wszystkie indywidualnie. Dzisiaj wszystko razem w postaci jednego takiego filmu lub dwóch wideoblogu na moim kanale. Życzę wszystkiego dobrego, pozdrawiam, do widzenia, dobranoc. Ela Gawin, krakowska blogerka i youtuberka.